że pani poseł już złożyła w pierwszym czytaniu wniosek o odrzuceniu tego projektu. I tu jest problem. I przez 2 lata leżał w zamrażarce marszałka projekt i nie zrobiono nic, tylko co się stało? Dalej go odrzucamy, bo po prostu nie chcemy tych pieniędzy dać. Pani poseł mówi, że nie ma pieniędzy w kraju, że mamy biedę. No może nie pani poseł, ale że mamy biedę. Droga pani, drodzy państwo, znajdę wiele takich sytuacji. Nie chcę być już tu dzisiaj złośliwym, nie chcę mówić o misiaku, o sprzedaży ustaw na cmentarzu, bo nie w tym rzecz, i o wielkich pieniądzach idących za tym. O wielkich pieniądzach, pani, drodzy państwo. Nie 98 milionów. Mówimy o roli sołtysa i wszystkie kluby się zgadzają. No, wszyscy, którzy tu wyszli dzisiaj na mównicę, mówią tak, rola sołtysa na wsi jest bardzo ważna. Wspierajmy sołtysów. I co z tego? Nie mamy po 100 zł diety. Bo od tego się zaczyna. Najmniejsza dieta to jest zwrot kosztów. Nie mówmy tutaj, ja mam wielki żal, drodzy państwo, do posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ja zawsze na Polskie Stronnictwo Ludowe wierzyłem. Panie pośle, nie głosowałem, ale moi rodzice wychodzą z PSL-u. I ja myślałem, że jest to partia, która wspiera wieś. Przyjechałem do Sejmu i się okazało co? Partia, która nikt w ogóle nie interesuje wieś. W ogóle nie interesuje wieś. I drodzy państwo, no, gdyby was interesowała wieś, to macie dzisiaj szansę. Macie szansę zagłosować za tym projektem i tylko 98 milionów. To jest bardzo krótka ustawa i bardzo ważna dla tych sołtysów. Dziś no, poseł Eichler zauważył bardzo ważną sprawę. Nie mamy kandydatów na sołtysów. Bo żaden sołtys nie chce uporać się z problemami, które dotyczą wsi. Dzisiaj do mnie zadzwonił sołtys z jednej wsi i mówi, panie pośle, bo energetycy założyli gniazdo bociana na słupie, mieszkańcy protestują, co ja mam biedny zrobić? No i samo to, że musi wykonać telefon, musi jechać do tej gminy. A poseł PSL-u, Polskiego Stronnictwa Ludowego, co mnie najbardziej boli, mówi, że sołtys nie będzie płacony. Jeżeli poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego uważa, że 100 zł dla sołtysa to jest opłata jego pracy, to jest karygodne. To jest karygodne, gdzie sam bierze dietę. Bo wszyscy bierzemy diety. Radni biorą posłowie diety. I też się to nazywa dieta. I my bierzemy takie kwoty, a nam szkoda 100 zł na sołtysa. Drodzy państwo, poseł Stronnictwa Ludowego mówi, że jest to projekt ustawy politycznej. No nie wiem. Mi się wydaje, że nie ma ugrupowania klubu parlamentarnego w Sejmie, który byłby klubem sołtysów. Jak polityczny? No, wszystko można nazwać polityczne. Jeżeli my domagamy się, zwracamy się, pokazujemy problem, jaki jest w sprawie sołtysów i chcemy dla nich niewielkich diet, zwrotu kosztów, i nazywamy ten projekt ustawy politycznym, to panie pośle, jestem zszokowany. Tym bardziej, że ten pomysł tej ustawy nie jest pomysłem nowym. Nie jest pomysłem nowym. Wszystkie ugrupowania i to ugrupowanie, które siedzi po tej stronie i nazywa się Polskie Stronnictwo Ludowe, również o tym pomyśle mówiło. Ale byłby to sukces PSL-u, a tym razem myślicie, że byłby to sukces Prawa i Sprawiedliwości? Nie, drodzy państwo. Mamy jeszcze szansę przegłosować. To nie będzie sukces ani posła jakiegoś, który jest wnioskodawcą, występuje w imieniu wnioskodawców, ani nie jest to sukces Prawa i Sprawiedliwości, tylko to będzie sukces naszych polskich sołtysów. I będzie to sukces polskiego rolnictwa, że my pokazujemy, że przynajmniej chcemy im pomagać. Już nie mówię o tych wielkich rozwiązaniach, które są dla wsi, które w tej chwili są, które są w tej chwili ważne dla wsi, które są ignorowane przez ten rząd. Drodzy państwo, jako poseł wnioskodawca nie mam określonego czasu. To mogę mówić. No, drodzy państwo, nie ma ważniejszego w tej chwili sprawy dla polskiej wsi, nie ma ważniejszej sprawy, jak... Tak, będę kończył, panie pośle. Nie ma ważniejszej sprawy, jak załatwienie wyrównania dopłat w Unii Europejskiej. A ten rząd nie chce zapisać w priorytetach
w priorytetach prezydencji. Panie pośle, chciałam panu zwrócić uwagę, że ten temat, o którym pan mówi, nie dotyczy projektu, nad którym rozmawiamy, tak? Ma pani rację, pani marszałek, ale mówię, jak ważna jest to sprawa. I odpowiadając na jeszcze na jedno pytanie, które było, że posła z Polskiego Stronnictwa Ludowego, że nie zauważamy wiosek, które są, w których jest więcej niż 600 mieszkańców. No to nieprawda. Gdyby poseł przeczytał projekt, to właśnie jest zapisane jak w tym projekcie, że 250 zł w sołectwach powyżej 600 mieszkańców. Powyżej 600 mieszkańców. Drodzy Państwo, ja przepraszam za emocjonalne moje wystąpienie, ale chcę pokazać, jak bardzo jest to sprawa, która leży mi na sercu. I jak bardzo zależałoby mi na tym, żebyśmy wzmocnili naprawdę rolę sołtysa. Bo ostatnio jeden z sołtysów mi powiedział, że sołtys jest w na wsi w tej chwili od zbierania podatków i od zbierania, jak to ładnie powiedzieć, żeby no, nie obrazić nikogo, i od zbierania opierdzielu. Tak to nazwę. I nic z tego nie ma. Dlatego proszę, drogą, szanowną Izbę, proszę szczególnie posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, kłaniam się przed wami, zagłosujcie za tą ustawą, żebyśmy mogli, bo SLD już głosuje za, Prawo i Sprawiedliwość za, brakuje tylko was i możemy naprawdę pomóc polskiej wsi. Dziękuję bardzo.